Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału poświęconego testom trzech różnych konfiguracji pamięci na platformie Z690. Użyłem tutaj topowego Maximusa 14 Xtreme, także świetnej płytki pod i9 12900K, 12900KS, 13900K, procka 12900KS 5,2 GHz na rdzeniach P, 4,1 na rdzeniach E, 4,4 pod system pamięci Anchor, karta graficzna RTX 3090 Ti FTW3 ze stajni EVGA. Jeszcze kiedy robiłem te testy, nie dojechały do mnie 4090 ani 13900K, czy też płyty na Z790, ale nic straconego, bo podobny test będę powtarzał właśnie na Z790, Maximusie Xtreme, 13900K oraz RTX 4090. I tutaj bardzo ważna uwaga, te testy przeprowadziłem na Windowsie 10, gdzie wyniki, no szczerze przyznam, że spodziewałem się większego rozstrzału, ale o tym zaraz. Natomiast kolejne testy jakby w dalszej części tego materiału, który pojawi się za czas jakiś, będę już też przeprowadzał na Windowsie 11, ponieważ 11 jest systemem, który powstał tak naprawdę pod nowe platformy, pod rozwiązania hybrydowe, także no tutaj ten materiał dedykuję osobom, które posiadają cały czas Windowsa 10. Ja też jestem taką osobą, na razie na 11 nie chcę przeskakiwać. Za czas jakiś może, ale na razie ni cholery. Dlaczego w ogóle powstał ten test? Ano z czystej ciekawości, ponieważ zawsze muszę zbadać, jeżeli coś mnie interesuje. Miałem przy tym posiedzieć parę godzin, może jeden dzień, a finalnie siedziałem tydzień. Wiadomo, regulacje platformy, sprawdzanie przy wszystkich ustawieniach, czy wszystko jest ok, powtarzanie testów, zmienianie konfiguracji pamięci itd., itd. No i finalnie postanowiłem się z Wami podzielić wnioskami. Trzy konfiguracje pamięci. Użyłem Tridentów Z5 ze stajni Diskilla, BIN SK Hynix 6600 MHz CL32, 39, 39 jako ich XMP i teraz trzy konfiguracje. 5600 MHz CL34, 38, 38, 76, 2T, G2, drugi, trzeci rząd zaciśnięty. Druga konfiguracja 4x16, 5600 CL30, 34, 34, 66, T2, GIR 2, również drugi, trzeci rząd zaciśnięty. I trzecia konfiguracja 2x16, 6600 MHz CL34, 38, 38, 2T, GIR 2, również drugi i trzeci rząd zaciśnięty. Czyli analogicznie timingi identyko jak przy opcji pierwszej na 5600, tylko taktowanie zwiększone do 6600 MHz. Generalnie sporo będziemy konfigów budować na Z690, Z790, również z konfiguracjami pamięci 4x16, ponieważ no, takie są akurat potrzeby przy niektórych projektach, które już niebawem będziecie cyklicznie mogli obserwować, jak powstały na ramach naszego kanału. No i chciałem sprawdzić, jak to w ogóle lata. Sam finalnie będę się w mojej platformie prywatnej przesiadał też na Z790 i również będę uderzał w 4x16, więc też jakby no, musiałem sobie zweryfikować, zobaczyć, jakie są różnice. No i przyznam Wam, że na Windowsie 10, to jest bardzo ważna rzecz, zaznaczam, na Windowsie 10 przynajmniej, sytuacja wygląda tak, że wcale taktowania 6600 MHz jakoś bardzo nie odbiegają, jeżeli chodzi o dyferencjał wydajnościowy względem 5600 przy niższych timingach, bo jeżeli chodzi o 5600, 34, 38, 38 względem 6600 przy tych samych timingach, reszta, drugi, trzeci rząd identyko, no to generalnie te 5600 wypada tutaj najgorzej. Oczywiście są różnego rodzaju czasami anomalie, gdzie różnica przy 1% low czy minimalnym FPS-ie to jest też jakby różnica błędu primarowego, czyli żadna. Natomiast co bardzo istotne, konfiguracja przy 4x16 i przy niższych timingach, przy bardziej zaciśnionych timingach, często prowadzi, jeżeli chodzi w ogóle o 1% low, nawet wyprzedza 6600. W ogólnym rozrachunku 6600 jest najszybszy. Dobrze to widać przykładowo w Guardians of the Galaxy. W innych produkcjach różnice nie są może aż tak drastyczne na korzyść 6600. Natomiast, tak jak mówię, będę testy też robił na i9 13900K, Z790, ROG Xtreme i RTX 4090 już na Windowsie 11. Chociaż może i polecę na 10 i zestawię to z 11. Teraz właśnie mi ten pomysł padł do głowy, czemu nie? Zobaczymy. Będzie więcej roboty, ale myślę, że więcej też korzyści ja sam wyciągnę, jeżeli chodzi o badanie tematu, no i jako efekt uboczny podzielę się z Wami. Teraz zapraszam Was do materiału i po części testowej podsumowanie.
we lost everything. We had to pay the price. Missing your little flame that consumed my hate. I'm now on for reminiscing, but I traded all for your sweet embrace. 'Cause we lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels who loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we pay the cost. A thing of beauty, I know, will never fade away. What you did to me, I know. Say what you had to say, but a thing of beauty. You're like a ghost, you're everywhere.
Jak mogliście zobaczyć w segmencie testowym, konfiguracja 4x16, 5600, cel 30, 34, 34, 66 wypada niezwykle dobrze na tle nawet 6600 MHz, a generalnie większość tak naprawdę testów 5600, 34, 38, 38, 76 dostaje łomot, szczególnie jeżeli chodzi o 1% low, FPS minimalny. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie są to jakieś wielkie różnice, mimo wszystko, pomiędzy tymi wszystkimi konfiguracjami pamięci. I było to dla mnie niemałe zaskoczenie. Tak jak mówiłem wcześniej, testy wielokrotnie powtarzałem, bo zawsze mam takie podejście, żeby wszystko sprawdzić wiele razy. Szczególnie, że byłem przekonany absolutnie, zanim do tych testów przystąpiłem, że no, wyniki będą większe na korzyść 6600 MHz. Oczywiście latencji najniższe, ogólnie odczyty, zapisy najwyższe, jeżeli chodzi o 6600, ale w grach nie było takiego przełożenia. Najprawdopodobniej dlatego, że wiadomo, kiedy ktoś używa profili XMP i bierze sobie memki przykładowo 5600 albo 6000 z XMP, gdzie timingi pierwszego rzędu są predefiniowane, reszta jest bardzo chaotyczna, mimo tego, że też są poustawiane już przez producentów w różnoraki sposób, no to jednak zabawa manualna potrafi czynić cuda. Więc w związku z tym udało się dzięki tej zabawie manualnej doprowadzić do tego, że te różnice pomiędzy tymi trzema konfiguracjami nie są jakieś ogromne. Niemniej oczywiście no 6600 MHz tutaj przy timingach 34, 38, 38, 76 prowadzi w ogólnym rozrachunku, natomiast różnice nie są jakieś ogromne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na Windowsie 11 z RTX-em 4090 i z i9-13900K. Przy czym, jakby nie patrzeć, konfiguracja na Z690 i9-12900KS czy RTX 3090 Ti to jest nadal mocarny sprzęt i również myślę, że skorzystacie z tego materiału dla siebie, tak żeby po prostu bezstresowo iść na przykład w konfig 4x16, jeżeli chcecie albo po prostu zapełnić wszystkie cztery sloty na płycie głównej, no bo wiadomo, ciekawiej, fajniej to wygląda i wiele osób też wybiera takie konfiguracje, bo chcą i w pełni to rozumiem, albo po prostu chcecie zbudować hybrydową stację roboczą, która jest również świetnym wyborem do gier. I zarówno Z690 z 12900KS, czy Z790 z 13900K, czy 12900K w różnych konfiguracjach, bo wiadomo, i na Z690 i Z790 wsadzicie te same procki, także tutaj nie ma problemu, przy czym zaznaczam, że już z moich obserwacji na Z690 13900K troszkę niżej kręcą memki niż na Z790. Ale też ten temat będę dogłębniej badał i no jak już sprawdzę wszystko, no to podzielę się z Wami tym tematem w osobnym materiale. Początkowo nagrywałem te testy z użyciem DLSS Quality we wszystkich produkcjach, ale jednak finalnie zobaczyłem, że różnice bardzo się zacierały, ponieważ wyniki były spłaszczone. Jedynie w 4K różnice były jako tako widoczne. Natomiast Full HD z DLSS, no to wiadomo, jak to wygląda. 1440p z DLSS również. 3090 Ti, jakby nie patrzeć, mocarna karta cały czas. Więc tutaj nawet 12900KS całkiem solidnie wyregulowany. No nie był w stanie tak naprawdę wyjściowej rozdzielczości niskiej, mimo bardzo wysokiej jakości rekonstrukcji obrazu, efektywnie napędzić karty graficznej. Także finalnie zrezygnowałem z DLSS i postanowiłem polecieć temat w natywnych rozdzielczościach. Co tutaj jeszcze mogę dodać? Co zauważyłem testując pamięci w tych trzech konfiguracjach? Przede wszystkim w 4K najefektywniej bardzo często wypadał, jeżeli chodzi o napędzenie GPU i pchanie 1% low najwyżej, właśnie zestaw 4x16, 5600, 34, 34, 66 względem 5600, 34, 38, 38, 76 i 6600, 34, 38, 38, 76. Dlaczego? No po prostu timingi górą w tym wypadku. Troszkę inaczej to wygląda najprawdopodobniej właśnie na Windowsie 11. Natomiast ten temat jeszcze zgłębię, ale tutaj ten materiał kieruję właśnie dla posiadaczy Windowsa 10, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrybowaniu i dzieleniu się tym materiałem również ze swoimi znajomymi, którzy się tematem interesują, bo wiadomo, pomaga to w zwiększeniu zasięgów i generalnie docieramy do większej liczby pasjonatów. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.